wesoła, wesoła. Serdecznie w Drzewicy, w gminie Drzewica, na gościnnej ziemi, w Domasznie. Serdecznie Państwa witam. Szanowni Państwo, to spotkanie jest kolejnym spotkaniem pod nazwą Opoczyńskie Jadło, śpiewką kraszone. Jest to spotkanie sumujące pracę pań zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich na terenie całego opoczyńskiego powiatu. Jest to spotkanie, które jest swoistym podziękowaniem od władz samorządowych, starostwa, poszczególnych gmin z powiatu za pań pracę, za pań wkład w rozwój poszczególnych samorządów. Wyjątkowa sceneria, wspaniała atmosfera, piękna pogoda, mimo już jesień przed kilkoma dniami się rozpoczęła, to jednak spotykamy się po raz kolejny znów na gościnnej ziemi opoczyńskiej, aby w sposób szczególny czcić coś, co było zawsze przechowywane w pamięci naszych ojców, matek i nas samych. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim kołom gospodyń wiejskich, które się... Bez kultury ludowej nie ma tożsamości narodowej. I myślę, że tutaj jesteśmy tego świadkami, że ta kultura istnieje i że będziemy ją podtrzymywać przez cały czas. Kupię sobie telefon komórkowy, walizeckę na kółeckach i kolcyki. I będę sobie siedziała wygodnie w Sejmie i przyciskała guziki. Chłopu dech zaparło i ledwie wychrapał przez to suche gardło. Ty do Sejmu? Ani nie masz kunta, ani kurwiku w oczach. A o kolcykach to mi nawet nie wspominaj, bo wejdę do obory, wszystkie kolcyki mają. Wyjdę na pole, wszystkie kolcykami mrygają. Ale łuny to chociaż mleko dają.
A mleko w cynie jak na Europę przystało. Za 10 litrów mleka kupisz 2 litry wody gazowanej, w tym pół litra gratis. Kaśka! Panny podobają, bo mi się za lasem panny podobają. Z góry jedź, z góry jedź, na dolinie hamuj. Dostaniesz dziewczynę, to ją sobie szanuj. Dostaniesz dziewczynę, to ją sobie szanuj. I bądźcie zawsze z nami. Życzę teraz wspaniałej zabawy. Myślę, że gospodarz tutaj gminy Drzewica dzisiaj jakąś kapelę poprosił. Niech to całe podwórko się bawi w tych strojach. Jest to armia kobiet. Życzę wam naprawdę wszystkiego dobrego. I zapraszam raz jeszcze na kaszę gryczaną ze skwarkami do gminy Opoczna. Chciałbym podziękować. Naprawdę piękne występy. Szczególnie jestem pod wrażeniem, chcę wyróżnić tutaj koło Zdęby. Naprawdę debiutują, odwaga, chęć i naprawdę jesteśmy pod dużym wrażeniem. Oczywiście wszystkie zespoły, wszystkie koła gospodyń pięknie wystąpiły. Dziękujemy wam za to, dziękujemy burmistrzowi i pani przewodniczącej za przygotowanie tej imprezy i myślę, że w następnych latach również będziemy się modlić o to, żeby była taka piękna pogoda i żeby tak była udana impreza. Dziękuję bardzo.